Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii Margo. Dziś porozmawiamy o łożyskach do pracy w wymagających warunkach, a mianowicie o aplikacjach w branży spożywczej. Jest z nami dzisiaj Adam, który nam powie coś więcej na ten temat. Cześć Adam. Cześć Bartek. Masz rację, branża spożywcza to bardzo wymagające aplikacje, przede wszystkim ze względu na wszechobecną wodę. Łożyska pracujące w różnego rodzaju przenośnikach narażone są na wnikanie wody, co powoduje wypłukiwanie środka smarnego, a co za tym idzie, łożysko ulega zatarciu, konieczne jest zatrzymanie procesu produkcyjnego oraz wymiana łożyska. Co poza wodą może skrócić żywotność łożyska? Temperatura. I to ta wysoka, towarzysząca na przykład wypiekaniu żywności, jak i ta niska, którą możemy spotkać w chłodniach. Okej, woda, skrajne temperatury. Jakie jeszcze czynniki wpływają, że aplikacje w branży spożywczej są tak wymagające dla łożysk? Kolejnym z takich czynników na pewno jest zapylenie. Wiele firm używa do produkcji żywności mąki, co powoduje bardzo duże zapylenie w obrębie przenośników, młynów lub mieszalników. Drobinki pyłu, które dostaną się pod uszczelkę łożyska, powodują zabrudzenie smaru, co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzenia łożyska i konieczności zatrzymania linii produkcyjnej. Czy producenci łożysk posiadają w swojej ofercie łożyska, które są w stanie sobie poradzić z tak trudnymi warunkami? Tak, NSK ma w swojej ofercie łożyska, które sprostają wcześniej wymienionym warunkom. Jakie to są łożyska? Pierwsze z nich to łożyska z materiałem molded oil. Spójrz, mamy tutaj model takiego łożyska. Przestrzeń pomiędzy pierścieniami a elementami tocznymi wypełniona jest materiałem molded oil, w skład którego wchodzi olej oraz żywica, dzięki czemu łożysko zachowuje cechy samosmarne. Podczas pracy takiego łożyska wewnątrz materiału molded oil uwalniany jest olej, dzięki któremu łożysko jest cały czas optymalnie nasmarowane przez cały okres jego eksploatacji. W takim razie nie trzeba dosmarowywać tego łożyska. Dokładnie. Wcześniej mówiliśmy o tym, że zanieczyszczenie lub wypłukiwanie smaru prowadzi do uszkodzenia łożyska. Producent świetnie sobie poradził z tymi problemami, wprowadzając na rynek łożyska z materiałem molded oil. Podczas pracy takiego łożyska olej uwalniany jest wewnątrz materiału molded oil, co powoduje, że nie ma wycieków, łożysko jest czyste, a co za tym idzie, może pracować w środowiskach, które są narażone na kontakt z żywnością. Jakie typy łożysk występują w wykonaniu molded oil? Producent oferuje łożyska kulkowe, jednorzędowe, poprzeczne, łożyska stożkowe, łożyska baryłkowe oraz łożysko samonastawne, również w kompletach z oprawami z żywicy termoplastycznej. Oprawy z żywicy termoplastycznej są odporne na działanie wody oraz różnych detergentów chemicznych używanych często do mycia linii produkcyjnych. Ponadto oprawy są gładkie, co zapobiega przyleganiu różnych zabrudzeń oraz ułatwia ewentualne ich usunięcie. Dodatkowym atutem jest to, że oprawy nie są malowane. A co za tym idzie, nie mamy ryzyka, że jakiś kawałek farby odpryśnie i dostanie się do żywności. Wspominałeś jeszcze wcześniej o skrajnych temperaturach, które mogą oddziaływać na środek smarny. Czy producent NSK ma na to jakieś rozwiązanie? Tak, NSK oferuje na tą okoliczność łożyska ze smarem do ekstremalnych temperatur. Smar zachowuje swoje właściwości w temperaturach od minus 40 do plus 180 stopni Celsjusza, a co za tym idzie, łożyska te mogą z powodzeniem pracować zarówno w piekarniach, jak i w chłodniach. A co z zapyleniem? Jak sobie z tym poradzić? Na tą okoliczność producent wprowadził łożyska z uszczelką trójwargową, która doskonale zabezpiecza łożyska przed dostawaniem się pyłów, ale również wody. A co za tym idzie, łożyska mogą z powodzeniem pracować w środowisku narażonym na częste mycie. Jak sami widzicie, branża spożywcza jest bardzo wymagającym środowiskiem. Adam, dziękuję Ci bardzo za wprowadzenie nas w specyfikę i wymagania branży spożywczej, a Was zapraszam do kolejnego odcinka Akademii Margo. We'll be right back.